Cześć tu! Oluś i tatuś! Siemanko, niezłe wdzianko! Dziś w odcinku będziemy tak. Najpierw Oluś otworzy cztery skrzyneczki, może coś drobne. Potem zagramy 1 vs 1, ale gramy z botami, czy może kogoś zaprosimy jeszcze i zobaczymy, który z nas jest lepszy. Botami. Z botami? A nie zapraszamy jakichś widzów? Jak są dostępni? Dlaczego? Następnym razem? Z botami. Z botami. Boisz się, że przegrasz? Tak. No, ale to nie szkodzi. Bo ja mam słabe postacie. Tam nie śpiewaj, bażanta. A ze mną myślisz, że wygrasz, mimo że masz słabe postacie? No zobaczymy, tak? Okej, okay. Może mu trochę dam, a może nie dam i wygram wszystko, bo jestem beściak. Dobra, no to Olusiu, masz na chwilę odłóż swój telefonik. Na chwilę odłóż. Otwieraj skrzyneczkę pierwszą, taką darmową. I coś mamy? Nic nie ma. Nic nie ma, dobra. Teraz i drugą ja wiem. Uważaj, i teraz tutaj te trzy. Nie, nie, te reszty nie odbieraj. Tylko to chcę. Dobrze, no wiesz, ojej, Olusiu, Marko. Oznaczki do Rosy, do jej i do Pan. Super, Osko, do Tosko. I otwieraj skrzyneczki. Czemu ty zacząłeś? Od najmniejszych. Dobra, no skoro tak twierdzisz, to może tak jest. I. O! I. Gadżet, to było. Byrona, wzmocnienie, daj przeczytam. Przy następnym ataku Byron wystrzeliwuje wiele rzutek, 3 zamiast 1, przy czym każda zadaje 20% mniej obrażeń i przywraca 40% mniej zdrowia ładunku na mecz 3. Ok, no to taki sobie gadżecik i ostatnia skrzyneczka, przynajmniej teraz, może jeszcze na koniec otworzymy. Dobra, dobra. Yes! I uwaga, i kolejny, gadżet. Jersey, gwiezdna moc. Działko złomek wystrzeliwuje kule energii, które skaczą pomiędzy wrogami. Ale czar, czyli atakuje jednego, odbija się od jego głowy, atakuje drugiego, pewnie o to chodzi. Zasięg kuli po odbiciu wynosi 51% jej normalnego zasięgu. Czyli gadam się, bo 150 jakby w sumie dalej. Dobra, czyli zaczynamy. Olusiu, bierz telefon w dłoń. To powiedz mi, Olusiu, czy, ale gramy tylko my przeciwko sobie, czy boty też? Zaproszę cię. Tylko my, bez botów? Dobra, uwaga. Gramy trzy takie gry, a potem wbijamy jakieś pikety do karnetu. Jest, potwierdziłeś? Jesteś, tak? Gdybym nie miał typu karty, to nie mógł to grać, bo to jest od typu. Aha, to ja nawet nie wiedziałem. Dobra, to ja wyłączam boty i gramy sami, tak? Bez botów. A następnym razem, jak ja będę grał sam, zaproszę, bo, dostaje, bo się nie boję przebić. Bo to się dostaje to i te, tam tego nie ma tego znaku, dobra. To się dostaje. Tego i tak nie widać, kochanie. Zaczynamy? Dobra, ja pierwszą Edgarem, ty pierwszą kim grasz? Darlem. Dobra, zaczynamy. Wiadomo, kto wygra. Czy on? Dobra. Ale skrzynka. Czekaj, wielkie starcie. I pierwsze zwycięstwo tatuś. Ale nie przejmuj się. Zostajesz przy tym samym? Nie. Nie zmieniasz? No to ja zmienię. A o El Primo, to będzie dobra walka. Edgar vs El Primo. Dobrze, gotowy? 1-0 dla tatusia, teraz walczy Olusiek, Bączusiek. Od razu walczymy? Chodź, let's go! Chodź, no chodź, gdzie tam idziesz? Chodź tu! Ej! Ej! Ojej! Ale to może ale coś mi pali, dlaczego mnie pali? No bo nie zadziałał w chodź tu! Chodź tu! Dobra, skoczyłem szybko pod skrzyneczki. Dobrze, dzięki, że mnie rozwaliłeś. Ej! Ej, no chodź! Finał! Dawaj, let's go! Dawaj! Widziałeś? Ze mną nie jest tak łatwo. A ty co tam skoczyłeś zamiast na mnie? Zobacz tutaj.
Chodź tutaj, no nie, no zabawa w ganianego, no wiecie co? Gdzie? No weź. Oła! Ty! Wrócę się pod chwileczkę. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Atakuj, ej! Mój znowu żonik. Cim. Teraz tu nie będę na to sobie skrzyneczkę rozdala. Ekstra. No chodź, no chodź. Oh no! Jak to się stało? 1-1 synu, śpiona. Dobra. A to jest mój własny gadżet. Okej. Okay. Ale ja go nie mam trafionego, tylko tutaj masz wszystko. Dobra. To mam teraz dla ciebie taką propozycję. Co to, co podpala? No. To jest... Ten gadżet, dobra, jeden to z gadżetów. Gadżet, tylko Star taki Power. Star Power, dobra. Teraz ostatnia decydująca, ale lecimy na maksa, bo szkoda czasu, lecimy na siebie od razu. Nie zbieramy skrzynek, ok? Od decydująca, bo jest 1-1. To skup się, musisz być szybki, mieć palec i szybko wykorzystać swoje gadżety. Jesteś gotowy, dobrze? No to zaczynajmy. Ostatnia decydująca, kto jest lepszy. Uwaga. No to chodź. A, ty jesteś tu. Chodź, a gdzie mieliśmy atak na mnie? Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Ała! Ej, jak to? Nie, gadem. No jeszcze jedna, bo to się... Nie no, dobra, to będzie remis chociaż. Ostatnie, jedna, ale tak samo. Ale nie uciekaj od razu na mnie, okej? Okay? Zobaczymy. Teraz bez żadnego oszukiwania, cały czas naczytamy, zobaczymy, kto jest lepszy, ma czasy. Wyjście, uwaga, czwarta. Czy remisowa, czy potwierdzi Oluś, że jest debesiak. Zaczynajmy. Uwaga. No chodź. 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 A jeszcze mamy te kule. Jej! 2-2. Więc ostatnia decydująca szybka. Dobra. Jeszcze jedna i lecimy do karnetu. Wyjście szybko. Go, zaczynajmy. Tam. Dobra, widzicie. Dobra, gotowy? 3, 2, 1, go. No chodź. Nie, i co to za oszukiwanie skrzyneczki? A, widzisz, on ma mój ten, jak to się nazywa, ten super dodatkowy. No ale nie się uciekać, co ty do mnie robisz? To jest akurat gadżet. I jednak wygrał. No właśnie, mam wielki, ale szacun, pokonałeś mnie dwa razy. Wychodzimy teraz i gramy opuść. Teraz cię zaproszę, tak? Ale gdzie ty jesteś? Nie macie. Poproszę o złączenie, musisz wyjść. Dobra, to nie mogę cię zaprosić. Masz chyba włączone, nie przeszkadzać, nie masz. Ojej, nie, nie mogę. Czemu nie mogę? A, bo ja mam nie przeszkadzać, dlaczego pewnie? Tak? Ja nie mogę cię zaprosić, Olusiu. Co to się stało? A ty mnie zaproś. Ja też. Tu. No tu, no. Zaakceptuj. A nie, bo to ty decydujesz. O, poczekajcie, bo ja proszę. Dobra, to ja ci podpowiem, tylko ja wybiorę sobie zawodnika, bo mam tak. Ja muszę wygrać 8 bitw z Poco, z Bibi i ten grający fortepian pod Grifem i jeszcze ulecz Barleyem. No to kim mam grać? I El Primo, pokonaj 24. El Primo. Dobra, ty grasz pewnie Primo, to też pewnie będziesz miał to. Ale nie, to nie możesz. Dobra, szybko, bo nie ma czasu. Nie możesz tego El Primo robić, bo dwóch postaci jest taki sam. Dobra, czyli ty, pytam się dlatego, czy ty grasz El Primo. El Primo grasz? Dobrze. To ja będę grał... będę cię pokonaj przeciwników, wygraj bitwy. To gram Grifem. Dobra. To wybierz, kochanie, ale usiądź normalnie. Wybrałeś? No to zaczynajmy. Powodzonka. Wbijamy
kociki i spadamy, bo zaraz Oluś idzie do szkoły, ale przysuń się troszeczkę do mnie. Nie zaraz. No, ale nie przytulaj się, tylko przysuń. Powodanka. A co ty włączyłeś? Nie! Ja myślałem, że w dół. No zaraz ich przytulę. Zostałem sam, no ale super, żeś wymyślił. A nie, tu sam też. No tu o to chodzi, żeby więcej pokonać. Żeby 8 pokonać. 8 zlikwidować. Tak. Bo już mają 4. Nie, no, to są rekordy. Aj, pokonałem. I oni wygrywają. Ja zmarnowałem skinkę. Ej, ja już wymyślił, naprawdę. Nie no, chodziło tu o to, żeby kochanie zdobywać punkty, a ty wybrałeś grę dalej. Dobrze, to co teraz? Wyjście. Batalię jeszcze raz, czy duo? Było, dobra, dawaj, żebyśmy zdobyli etykiety, żebyś jeszcze jedną skrzynę otworzył. Powodzonko było. A ja nie mam żadnych ten. Czym? Ty nie masz żadnego. Nie, ja po prostu nie będę grać. Ale, a ja mam wydanie Primo. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Chowanego wczoraj ćwiczyłem, to jestem dobry w chowaniu. Dobra, atakujemy. Dobra, mam super atak już. Tak jest, ale już pojechałem. Idziesz? Dobrze. Jak teraz? I knew I could do it. O, już sporo, poczekaj. Tobie doszło do... A, podniosłeś sobie poziom. Nie mam ten, na stole. Jeszcze raz? Ostatnia, jeszcze raz, dawaj. Na 3, 4, 3, 2, 1, go. Ja teraz. Życzę na powodzonka i żeby teraz wbiły etykiety, żebyśmy odkryli kolejną skrzyneczkę. Ale usiądź tu niej tam, gdzie się chowa. Leci. Na środę szybko? Szybko na środę? Dobrze, dobrze. Ja tu bombkę jeszcze zostawię. Dobra, chowaj się, żeby zaraz. Aha, idzie tutaj. Dobrze, poszanowanie. Coś? Rządzimy środkiem. Tam, tam, tam. O, tam walczą. Zaraz już atakujemy, jak już będziemy. To co się dzieje? Zobacz, zobacz, jak tu się wszyscy na siebie zebrać. Dobrze. Oni mają stoi. Ale ja to ugadam. Aj, uciek. Nie, 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 nie,
życia, to tam to może. Panie, co mnie do pokonania, musimy to dziabnąć. Dobrze, to już wystarczy. Kamion! Jesteśmy najlepsi, najlepsi, jesteśmy. Dobra, patrzymy, czy jest skrzyneczka. Brawo, synku, jestem z ciebie dumny. O, poczekaj, jeszcze pokonaj jednego przeciwnika, muszę pokonać. Ja też jednego. Dobra, to zagrajmy szybko jeszcze raz, a ty wyszedłeś. Ja sobie tylko do jednego. Dobra, bo jeszcze jednego przeciwnika muszę pokonać i mamy więcej tiketów, bo już wjechaliśmy na 14 poziom i mamy jedną dużą skrzyneczkę. Ja jednego, no to próbujemy jeszcze raz. Ostatnia gierka, otwieramy i spadamy do następnego, czyli do jutra razu. Zaczynaj. Let's go in the flow, everybody jump around. Szybko na środek, szybko. A, na środek, szybko. Dobra, oj! Tylko trzymam, a ja... O, też na środku. A się nie da. Dobra, wszystko wyjdzie, jest troszkę. O, gryf. Nie atakuj siebie samego. No dawaj, dawaj, atakuj, super. Mamy ich. Dobra. O nie, on jest powolny. A nie, nie wchodź tu. Tam wiem, lód jest. On jest trochę za daleko. Oj, pokonają mnie. O, tu jest tam to co bardzo chcę. Która? O, tam widzisz? O, tam też nie chcę. Ja, chociaż ja nie wiem, czy go nie mam. Nie, nie masz. On jest oglądalny. Jej nie masz. Dobra, uciekam jednak. Widzisz te kryształki, to masz tutaj. Ty, mądruś! Ależ emocje, jak ja tutaj walczę. Ja niestety wyłączyło nam się, bo ktoś zadzwonił i mi się rozłączyło nagrywanie w telefonie. Mamy trzecie miejsce. Ale ja nic nie... No, niestety, orety. Teraz patrzymy, otwierasz ostatnią skrzyneczkę i lecimy zaraz do szkółki, ale chodź tu bliżej. I co jest w skrzyneczce ostatniej? O! Nie ma. Nie ma. No niestety. Już, wariacie. Wariacie, co ty żeś zrobił? Ale ty jesteś za ostatnie. O, ale ty jesteś, diamenty. Dobra, to jeszcze jedno. Nie, świeci się, nie ma. No i widzisz, co żeś narobił. No to tyle, bo zjedzą nas motyle. Pa, hej, pa, trzymajcie się. Buziolki. Nara, nara.